Dzień dobry Państwu, magister Zarzycki i tym razem 7-letni Szymonek. Szymonku, popatrz, robimy. Oj, poczekaj. Robimy takie zdanie, zobacz. Tutaj ile jest tych sześcianików? 5. I masz powiedzieć, jaki procent stanowią sześcianiki czerwone? To są różowe. No różowe, to różowe, o, to, no to napiszemy R. 10. R stanowią ile procent? 20. 20%, tak? A dlaczego? Przekonaj mnie. Jaki to jest ułamek? 1/5. No to napisz, że R to jest 1/5. Przesuń się ładnie. 1/5 i zamień to na procenty. Razy 100. Tak, razy 100%. No właśnie, trzeba tak mówić, razy 100%. Dobrze, to się równa. Chcę wyścigać. No, uważaj, to jest szmatka do ścierania, tak? Szmatka. Mańko, jakby coś mniejszego, wiesz, byłoby lepsze do ścierania, bo to za duże, bo... No, Szymonku. Mogą być te papierowe chusteczki jakieś, czy coś. To jest 20%, dobrze. A żółte, popatrz, żółte stanowią jaki procent? Żółte 40. Dobrze, ale zrób rachunki. Pokaż to w rachunkach. 2/5. Tak. 40%. Tak. Dobrze. A fioletowe ile stanowią procent? Fioletowe? Też 40. 40%. A dlaczego 40 akurat? No bo są dwie. Bo są dwa tak samo jak żółte, nie, prawda? Dwa sześcianki są. Dobrze. Spadła ci tam. Dobrze. A teraz popatrz. Może coś od niej zrobić? O czym? O tej piłce? To nie jest piłka. A co to jest? Pokaż. To jest Sowa? Batman. To jest Batman. O Batmanie. Batman albo Superman. Superman. No, to jest Superman. Dobrze, ja pomyślę. Wiesz co? Może tak. Taki Batman to lubi pić takie mleczne koktajle, wiesz? Batman lubi takie mleczne koktajle, w którym było tak. To nie jest Batman. Patrz. Superman. Aha, no, ten Superman, tak. I w tych koktajlach on robi sobie koktajl w ten sposób, że brał mleka brał 800 gramów. 800, taki duży koktajl, 800 gramów mleka brał. Potem truskawek do tego brał 200 gramów truskawek. Co jeszcze tam? Czekolady. Do tego dodawał czekolady 150 gramów czekolady. I jeszcze wiesz co? Wanilii dodawał do tego 50 gramów. 50 gramów wanilii. I był taki koktajl truskawkowo-czekoladowo-waniliowy. Ale z mlekiem. I chodzi o to, ile stanowiły truskawki, jaki procent stanowiły truskawki w tym koktajlu. Jak on sobie taki koktajl zrobił, taką dużą szklankę, no dużą naprawdę, na taki dzbanek bardziej, dzbanek, to truskawki stanowiły ile procent? Truskawki, o. To policzymy, ile to było procent. Same truskawki. Dasz radę to policzyć? Najpierw musimy zobaczyć, jaki ułamek stanowiły truskawki. Jaki ułamek truskawki, to będzie świetne. Jaki ułamek stanowiły truskawki w stosunku do całego koktajlu. Do masy całego koktajlu. To jest nasza szmatka, no, szmatku. Jaki ułamek? Zobacz. No, jaki to będzie ułamek? Szmoku. Tak. Nie. O, ile było truskawek? O, pokażemy nawet mamie. Mamusi, popatrz. Było 200 gramów truskawek, zobacz. 200 gramów, tak. A ile wszystkiego? No to zapisz tutaj 200. O, bo obliczamy koktajl. Tyle mleka, tyle truskawek, tyle czekolady, tyle wanilii. I teraz procent truskawek tam w tym koktajlu. No to będzie 200 przez wszystko razem. Tak, to koszmarku się siedzi, ładnie prosił, proszę. Tak. Nóżki opuść. I jak to zamienisz na procenty? Szymonku, żeby zamienić na procenty, to co zrobisz? Razy 100. Razy 100%, tak. O, i to będzie ten procent truskawek. No to tak, tak robimy. Dobrze. O, dziękujemy. No dobrze, no i to już Szymonku sobie będzie radził. Tutaj skraca, tak, dobrze.
Co jeszcze można skrócić? Skrócić? To skrót. Tak, no to skrót. Przez ile? Przez dwa. Nawet przez cztery się da, tak. O, Moniko, to też możesz sobie policzyć. 50. Aha, wiesz co, Moniko, jak robisz zadania, to lepiej rób w zeszycie, a nie w ćwiczeniówce, bo zrobimy wtedy z Szymonkiem też te same zadania. A jeszcze jedną taką ćwiczeniówkę. Aha, no chyba, że tak. No to dobrze. 53. No to napisz. Trzeci, ale czego? Procent. To się równa i wyłącz całości teraz. Ile to będzie całe? 15? Chyba więcej. 16? Tak, 16, dobrze. 16 i jeszcze? 2 trzecie, ale czego? Procent, tak. O, widzisz? Popatrz. Czyli jeżeli by Batman, albo żona tego Supermana, tak? Supermana. Nie, tak. Jeżeli by żona Supermana otworzyła firmę, która by sprzedawała takie koktajle, to na nalepce mogłoby być napisane ile? Że jest 16 i 2 trzecie procent truskawek, no nie? Bo to jest najważniejsze w tym koktajlu, tak? Nie jest Superman. To jest chyba Batman. Tak. Batman. Nie, to jest Superman. No możliwe, no możliwe. On ma taką... Dobrze, Szymonku, to już procent truskawek mamy. A teraz policz, ile procent jest czekolady. Zobacz, Szymonku, czekolada. Czekolada stanowi jaki procent w tym koktajlu? Szymonku, czekolada. Czekolada. Czekolada, a mleko? Jeśli nie obliczyliśmy na zewnątrz. No to wolisz mleko, tak? Na początek? Dobra, niech będzie. To napisz M. Policz procent mleka. A jak ci się wydaje? No, może zrobimy odgadywankę. Szymonku, ile odgadujesz, że ile będzie procent mleka tutaj? Muszę pomyśleć trochę. No to pomyśl. Więcej procent niż tutaj 16 i 2 trzecie? Aha. Więcej. A razem. No to no zobacz sobie, tu jest wszystko wypisane. 1200. No ile będzie procent mleka? No ale już stop. Zgadujemy, no. Zobaczmy, kto będzie najbliżej, no. Ale 850 na 12? To znaczy 854. Aha! Będziemy to zrobić. Wiesz co, to może oblicz. Może nie potrzebnie. 200? 200%? Możliwe, żeby było 200% mleka? Nie mówię 200%, tylko 200 całe. A ile może być najwięcej procent? Czegoś w czymś? To jest 100. Najwięcej 100%, to wtedy... A jeżeli widziałem 200%? No to wiesz, to ktoś oszukiwał, no nie? Tak. Dobra, Szymonku, to liczmy. Nie odgadujmy, tylko oblicz. Oblicz procent mleka. No, policz ładnie. No, Szymonku, trzymaj ładnie rączkę na stole. I obliczaj, no. Jak to będzie z tym mlekiem? No, jaki ułamek? Ale Szymonku. Robimy, ej. A, już wiem. Kum. No, dobrze, no. I dalej. A mogę już powiedzieć? No, ten procent? No dobrze, on to powiedz. Takie coś. Czyli mleko stanowiło ile procent? Ja mówię, że to stanowi... Ja. Już wiem, jak to zrobić. 4 razy 6 tylko muszę zrobić. Mhm. To jest 24. Czyli paprika, czyli
A tutaj jest 5? 16 i 2 trzecie tu jest. A ty co z tą liczbą robisz? Razy 4. A, to ty jesteś spryciarz. Czyli, no to dobrze, no zrób ten 16 i 2 trzecie razy 4. A dlaczego razy 4 robisz tą liczbę? No bo jest 4 razy więcej. No tak, bo mleka jest 4 razy więcej niż truskawek, prawda? No to i procent będzie 4, no to sprytnie, sprytny pomysł. No to dobrze, no to robisz tutaj. Jak to policzysz? Jak to robisz? To będzie 68 i... Nie, może 64 i... To pisz wszystko. Sam, żeby to było na dowód, że to ty sam zrobiłeś. 64 i... Tak, i 8 trzecich, bo pomnożyłeś to przez 4 i łamie przez 4, tak? No dobrze, prawidłowo, dobrze. To będzie... Brawo, czyli popatrz, mleko, zobacz. Tu będzie taka dopiska, że mleko to jest 66 i 2 trzecie. A zrób to teraz tym drugim sposobem, Szymonku. Zrób teraz tym pierwszym sposobem, tak jakby. Tym pierwszym. No, Szymonku, działaj. No, Szymonku. Dobrze, równa się. Co można jeszcze skrócić? Szymonku, co jeszcze można skrócić? Nie, może nie to. Skróć to z tym. Przez ile? Przez? Cztery. Tak. Dobrze. No i teraz tutaj pisz. To się równa. Szymonku, ale robimy. Równa się. Nie. 200%? No. 203. Tak. No napisz. Szymonku. Ale wiesz co, nie pisz od razu wynika. Napisz 203. 203. Trzecich, procent. Dobrze. I jak wyłączysz całości? Co musisz wykonać? Musisz wykonać dzielenie, prawda? Napisz tutaj, czekaj, zrobię sobie miejsce, a ty napisz odpowiednie dzielenie tutaj. Nie wiem. Ale pisz tutaj. 66, dzielenie. 66 i 2 trzecie. No, zgoda, ale zrób dzielenie, żebym ja widział. Zrób dzielenie, rób. Sześć? Tak. No, sześć. Tak, sześć, tak. Sześć w okresie. No, sześć w okresie, tak. A sześć w okresie to jest to samo, co? Poczekaj, Szymonku, patrz. To jest to samo, co sześć. Zero i sześć w okresie to jest jaki łamek zwykły? Z kreseczką tutaj. Z kreską łamkową. To jaki to jest łamek? 0,6. No nie. Bo to jest 0,6666. Ale jak łamek zwykły? Co tu napisać? 5 siódmych czy coś innego? No co tu trzeba napisać? A 6 w okresie. Tu. Nie. No to jaki tu łamek? To poczekaj. Jak nie wiesz tego, to wykonamy to dalej. To nie piszmy, nie piszmy 6 w okresie, tylko... Już wiem jak. Dokończ tutaj dzielenie. 6 razy 3. To jest 6. 3 razy 3 to jest... Pisz tutaj, pisz. 18. No to napisz sobie, ładnie. Tu. 18, tak. 2. I w takim razie to będzie ile? 66 i... Jeszcze 2 drugie. Nie. Tu jest, zostało 2, a dzieliliśmy przez 3, czyli... Jaki łamek? 2/3. 2/3. Czyli to 0 i 6 w okresie, to jest jaki łamek? 66. Nie. 2/3. To jest 2/3, no nie? 2/3 można tak zapisać jako 2/3, albo jako 6 w okresie. Ale miałam jakieś tu
No, no dobrze, no dobrze obliczyłeś, no brawo, brawo, no czyli to dobrze obliczyłeś mleka. No to popatrz, to teraz... No, Szymonku, Szymonku, my robimy zadania teraz. Nie zajmujemy się upływem czasu. Popatrz. Policzysz, jaki procent wanilia stanowiła, patrz, wanilia. Dasz radę jakoś to obliczyć szybko, odgadnąć? Zobacz. Wanilia, nie wiem, jest. No to popatrz, było 50 gramów wanilii. Dobra, 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 dobra. Jak ty to wykombinujesz? Wykombinujesz to jakoś sprytnie? Mhm. Zobaczymy. Już wiem, jak bym to wykombinował. No to jak byś wykombinował? No to powiedz. 4 podzielić na 200. 200 podzielić na 4. Może... aha. Poczekaj. Bo pomysł jest dobry, tylko musimy go uściślić. Szymonku, popatrz. Którą liczbę podzielić na 4 tak naprawdę? 200. Nie, 200 to nie musisz na 4 dzielić. 16 i 2 trzecie. No właśnie. No to napisz tutaj. Napisz to, co będziesz dzielił przez 4. Napisz. I co z tym zrobisz? Dzielisz na 4. Tak. A wytłumacz, dlaczego dzielisz na 4? Dlaczego ten procent? Bo to był procent no czego? No bo to jest taka coś. Bo, patrz, to był procent czego tutaj? 16 i 2 trzecie to było czego tyle procent? To było truskawki, tak? Truskawek było 16 i 2 trzecie procent. A truskawek było 200 gramów, tak? A wanilii jest ile gramów? Wanilii jest 50 gramów. To ile razy jest mniej wanilii niż truskawek? Ile razy mniej? 4 razy mniej. To procent wanilii będzie też 4 razy mniejszy, tak? Niż truskawek. No dobrze wykombinować. No brawo, brawo. No a teraz jak ty to wykonasz? Zobaczymy. Szymonku, jak to wykonasz? Ej, działaj. Jak podzielisz tą liczbę przez 4? No zobaczymy. Zobaczymy, jak sobie tutaj dasz radę. To będzie 4. Mhm. 4 całe. Mhm. No, można tak robić, dobrze. I? I pół, będzie pół. Pół jednej całe. Pół? No, to zapisz, no zobaczymy, no. Zapisz, bo to dobrze kombinujesz. Zapisz to, co chciałeś. Nie, czy dobrze. No, ale napisz to, co chcesz. Bo to jest dobry pomysł. Jak zapiszesz pół? Tak, 0,5, ale czego? Trzecich. No, wiesz co, takich zapisów się nie robi raczej. Jakbyś napisał tutaj dodać. O. To dodać, to już byłoby, można tak by było. A najlepiej to tutaj napisać połówkę jako jedną drugą, no nie? O. Bo skąd wziąłeś tą jedną drugą? Wytłumacz tutaj. Stąd, że 2/3 dzieliłeś na 4, tak? 2/3 podzieliłeś na 4, to tą liczbę podzieliłeś na 4, tak? To tutaj będzie 1/2, tak? 1/2, trzecich. Można tak zrobić. To jest taki oryginalny pomysł, proszę Państwa, Szymonka, ale dobry. To się równa. No i teraz tak. Przepisz 4, ładnie. Musimy to wykonać do końca. Przepisz 4. 4? Tak. 4. 4 dodać. A popatrz, a teraz jak tutaj się pozbyć ułamka? Żeby tu nie było tego ułamka, jak się pozbyć? Pomnożyć licznik i mianownik przez ile? 100. No nie, po co przez 100? Przez? Jedną drugą? Nie, no jak tu jest jedna druga? Przez 3. Nie. 4. Przez 2. Słuchaj, pomnożmy tu i tu przez 2. Jak tu pomnożysz przez 2, to będzie ile? 1. Tak, no to napisz tutaj. Tu. 4 dodać, 1. A tutaj ile będzie? Jak tu pomnożyć przez 2 i tu przez 2. 1/6. No to napisz. 4 dodać 1/6 to jest 4 i? 1/6. No właśnie. 4/6. No dobrze, czyli popatrz, wanilia stanowi ile procent? 4 i 1/6%, tak? Tak? Dobrze, ale słuchaj, ale zrobimy teraz to dzielenie. Uwaga, Szymonku, zrobimy to dzielenie inaczej, innym sposobem teraz. Zrobimy to takim sposobem, że popatrz. Tak jak, podobnie jak ty robisz, 16 podzielić na 4, dodać, zobacz, dodać 2/3, podzielić na 4, tak? Zgadza się? To podzielić na 4, patrz, Szymonku, tutaj, tak?
i 2 trzecie podzielić na 4. I teraz tak, 16 podzielić na 4 to jest ile? To jest 4. Dodać. A 2 trzecie, zobacz, 2 trzecie podzielić na 4 to... Szymonku, jak możemy zastąpić dzielenie? Dzielenie możemy zastąpić czym? Mnożeniem. Mnożeniem przez? Przez odwrotne. No to zastąp. To zastąp tutaj. Dzielenie przez 4, mnożenie przez odwrotność. Pomnóż przez odwrotność. Tu. Razy. No i razy 1/4. Dobrze. No i co teraz można zrobić tutaj? Skróć. No to skróć. Ale co? No. Ja ci mam mówić? No. Wiesz, nie wiesz, co się skraca? No co można skrócić tutaj? To z tym. No to skróć ładnie. Tak. Dobrze, to się równa. No jak tutaj się wymnoży, to ile będzie tutaj? Ale Szymonku, siądź sobie tak normalnie, dobra? Tutaj, nóżki trzymaj normalnie. No albo już siedź jak chcesz, tylko byleś zrobił, no. No jeszcze nie da się skończyć. No ale teraz trzeba pomnożyć tutaj, no. 4 przepisz, bo tu jest 4, przepisz tutaj 4. 4. A tutaj ile będzie z tego mnożenia? Z tego mnożenia, z tego to będzie... No tak. Jak mnożyłeś? Licznik razy licznik, mianownik razy mianownik. Tak? A jak jest dodać, to możemy nie pisać. 4 i 1 szósta. Ten sam wynik? Szymonku, ten sam wynik mamy? Tak. 4 i 1 szósta. Tyle będzie stanowiła wanilia. A policz tą wanilię jeszcze w inny sposób. Jak zrobisz innym sposobem? Wanilia. Policz procent wanilii innym sposobem. Jak to zrobisz? Mamy. No wanilia stanowi ile gramów? 50 gramów, czyli co robisz? No ułamek, najpierw ułamek napisz. 1/4. Ale Szymonku. Ułamek, 50 na górze, 50 w liczniku. 50 przez ile podzielisz? No właśnie i... Dobrze, no i obliczaj to. Skracaj ładnie i tak dalej. Ale wiesz co, siądź sobie na chwilkę normalnie, dobra? Na chwilkę normalnie. Oj, przepraszam, widzisz? Uderzyłeś się tym nosem. Już mam guzę. No, nic się nie stało. No, ale wsuń sobie nóżkę ładnie tutaj. O, siądź sobie ładnie i obliczaj teraz. Przez 4? Ale nie. Chwileczkę. Skróciłeś, tak. Przez 2. 50 i 12. Przez 2 można. Przez 2. To tu będzie. Dobrze. Tak. To się równa. No i ile? Wyłącz całości teraz. Tutaj przecież. Tak. Już. Tak, 4/6, ale czego? Procentu. I tak samo? Tyle miałeś tutaj? Tyle miałeś. Dobrze. Jeszcze czekolada, no właśnie. To zobaczymy, jak sobie poradzisz z czekoladą. Ile procent stanowi czekolada? Patrz, tutaj 3. Czekolada. Mogę sobie coś zapisać? No, zapisz. I co z tym zrobisz? Zobaczymy, jak ty to sprytnie policzysz. Odgadywanie? No dobrze, no nie będzie. No to ile mówisz, że czekolada? Mówię, że to będzie... Dwanaście i 3/6. Czyli inaczej? Zamiast 3/6 możemy napisać 12 i... 1/2. 12 i 1/2 procentu. Dobra. A ty Moniko? Tak mówię. Monika mówi tak samo. Widzisz, patrz, Monika teraz ciebie naśladuje. Bo już wie, że ty jesteś dobry. Ale się tylko obliczałam sobie. A wytłumacz, jak... Szymonku,
No ja też żartuję. A Szmurku, wytłumacz, jak ty to zrobiłeś? Dlaczego czekolada stanowi akurat 12,1%? 4,1% razy 3. Dlaczego masz być razy 3? Wytłumacz. Dlatego, bo jest 3 razy więcej. Czego? Czekolady. Niż wanilii, prawda? Wanilii. I skoro wanilia, ty rozumowałeś w ten sposób, że skoro wanilia stanowi 4,1%, tak? To czekolady jest 3 razy więcej, czyli 3 razy więcej procentów będzie, tak? No dobrze, no brawo. A napisz to mnożenie, jak tego robiłeś tutaj, dobrze? Żeby było wiadomo. Napiszesz? Tak. No to napisz, 4,1% razy 3. Ale trzymaj rączkę na stole drugą, dobrze? Już, tada! No i dobrze, no i napisz wynik. No, szmurku. Tak. Ale jaki to jeszcze musi być symbol dopisany? Procent. I tutaj też procent. Dobrze. Brawo. Która godzina? Czekaj, zrobimy sobie jeszcze jedno zadanie o złocie. Wiesz? I robimy przerwę. Tak? I sobie pogramy. Tak? Zobacz. Superman i Batman ścigają takich złodziei, którzy napad na bank zrobili. Ale popatrz, ale wiesz, jak w tym banku było? Zobacz. Że ci złodzieje mieli taki worek. Mieli worek na złoto. Ale zobaczyli, że tam na półkach, w sejfie, stoją dwie sztaby złota. Popatrz. Jedna sztaba, to na niej było napisane 20 kg. O, sztaba, Monia. 20 kg, ale zobacz. Ale to złoto miało, ale w tej sztabie było, popatrz, 85% złota. Zobacz. Szmonku, no uważaj teraz. No bo oni będą potem ścigać tych złodziei. Zobacz. Jedna sztaba ważyła 20 kg i złoto w niej było 85% złota było. A reszta to był miedź. A czy miedź jest droga? Nie. Nie. A złoto jest drogie? Tak. Złotówka, 1 kg. A druga sztaba ważyła 50 kg. Popatrz, tutaj napiszemy. To była większa, 50 kg. Ale złota było w niej tylko 65%. 65% złota. A reszta to była miedź. I popatrz, i oni mogą ze sobą wziąć tylko jedną sztabę, ci złodzieje. To którą powinni wziąć? Gdzie jest więcej złota? Gdzie się więcej obłowią? Znaczy tu jest więcej procent. Ale sztaba jest mniejsza, bo 20 kg. A tu jest mniejszy procent złota, ale sztaba jest większa. To co im się bardziej opłaca, jak myślisz? To obliczyłem sobie. A jak to obliczyłeś? Czyli popatrz, napiszemy, zrobimy takie rachunki. Złoto w pierwszej sztabie, a potem złoto w drugiej sztabie. Ile jest, jak obliczyć, ile jest czystego złota tutaj, czystego? Jeżeli ono stanowi tyle procent, a całość ma taką masę, to jak policzysz? Tylko możesz coś zrobić. Pamiętasz, jak się to robi? Trzeba ten procent pomnożyć przez masę całości. Napisz tak sobie tutaj, dobrze? To tak się policzy, ile jest złota czystego. 85% razy 20. Razy 20, 20 kilogramów możemy nie pisać. To się równa. Ale nie, kilogramów już nie piszmy. Bo nie mamy miejsca na to. Dobrze, no i oblicz, ile to będzie. Zrób rachunki teraz. Pokaż, jak to ładnie liczysz. No, procent zamienisz na... No to zamień szybciutko. Szanowniku, policzymy to szybciutko i robimy sobie przerwę. Tak, świetnie. Tak, a jeszcze tą piątkę możesz skrócić z 85, tak? Tak, a tu będzie ile? 85 podzielić na 5. Tak. Też w pamięci? Tak. Ja już bym nie dobrał, wiesz? To ile będzie? 85 na 5.
17. 17. Jak ty to wyliczyłeś? Wytłumacz. Bo 40 podzielić na 5 to jest 8. Tak. I razy 2. Tak. Plus 1. Plus 5. Plus jeszcze jedna piątka na 5, czyli jeszcze jedynka, tak? No dobrze, dobrze zakombinować. 17. Można było też tak zrobić, że popatrz. 50 podzielić na 5, dodać. Co jeszcze dodać? 4. Dodać 35 podzielić na 5, prawda? Tak? I tutaj wychodzi 10, a tutaj wychodzi 7. I razem jest 17. No to dobrze. 17. No brawo, brawo. Dobrze. No to w takim razie ile jest tutaj tych kilogramów złota? To się równa. 17 kilogramów. No to napisz tutaj ładnie. Sam. Sam. 17 kilogramów. Tu? No tutaj. 17 kilogramów. Dobrze. Superman spada. Poczekaj, to wpiszemy tutaj, zobacz. Patrz, tutaj wpiszemy. No, podnieś Supermana. Co jest? To jest. To popatrz, to już wiemy, zobacz. Ja napiszę tutaj złoto, patrz. Patrz, złoto. A wiesz, jaki jest symbol złota po łacinie? W chemii? Au. Zobacz, au. O. Au to jest, au to jest czyste złoto, aurum. I patrz, 17 kilogramów, o, tygry, 17 kilogramów jest złota. A tutaj patrz, oni nie wiedzą, ile tu jest złota. Jak obliczyć, ile tu jest złota? Policz teraz, złoto w tym drugim kawałku. A patrz, bo ich policja będzie ścigać i Batman. Muszą szybko uciekać. To chyba dobrze. No dobrze, dobrze, no ale wiesz, no... Razy? No razy, tak, no razy ile? Tak. No kilogramu nie piszmy, bo nie mamy miejsca. Nie mamy miejsca, napiszemy na samym końcu. Dobrze, to się równa. I obliczaj, ile to będzie. Tylko pisz troszkę mniejsze, żeby nam się zmieściło. Zobacz, tu można lepiej. Patrz, od razu przez 50. Tu przez 50 i tu przez 50. To tu będzie 2. Tu będzie 1, a tu będzie 2. 2, nie? I od razu jest wszystko poskracane. Dobrze. No i teraz o tutaj oblicz. To się równa. No i jaki ułamek nam został? 31 to będzie. No chyba więcej. 32. Tak, 32, tak. Napisz ładnie, 32. I? Tak, ale czego? Nie procenta. Kilograma. To tu obliczamy ile kilogramów? Kilogramów. Dobrze, to popatrz, to tutaj wpiszemy teraz, żeby 32 i jedna druga kilograma. Tu jest, czyli tak. Popatrz, którą sztabę złota im się opłaca ukraść? Bardziej. Tą? Tak. Czy to? Tą, no nie? Tu jest mniejszy procent złota, mniejszy procent, prawda? Mniejszy. Bo jest 65, a nie 85. Ale ponieważ ona jest większa, to i tak jest więcej złota, prawda? A wiesz, którą oni ukradli? Oni byli niemądrzy. Oni nie znali się na procentach. I oni ukradli ten kawałek. Bo im się wydawało, że jak tu jest 85%, to tu jest więcej. No nie? Nie. Oni nie umieli tak wyliczyć, tak jak ty. Widzisz? I teraz... Ich będzie ścigał Batman i Superman. A ja nie mam Supermana. No to wiesz. To tylko Batman. No to jest tylko Batman. To nie jest, ale... A wiesz co? Nie masz Supermana, ale bo ty jesteś Supermanem. Także mamy Supermana. Tak, to robimy sobie przerwę, tak? I poszukamy tych złodziei i tego kawałka złota.